To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, 106,2 FM na Mazowszu, portalu w polityce.pl. Jesteśmy w studiu telewizji w Polsce. Witam gości, komentatorów, którzy przyjęli zaproszenie do naszego programu. A są nimi dr Jolanta Hajdasz, szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, i gratulujemy wyboru na przewodniczącą, prezeskę, tak, oddziału SDP w Poznaniu. Tak, no, jest. Wielkopolskiego, tak, oddziału. No, dziękuję kolegom i koleżankom za zaufanie. Witam widzów telewizji w Polsce. Rozmawialiśmy przed programem, że czasy nieciekawe, więc tym większe znaczenie tych organizacji pozarządowych, które nie są schołdowane przez władzę, dokładnie pozostają, tak, niezależne. Powiem szczerze, że wręczaliśmy bardzo ciekawe nagrody w konkursach stowarzyszenia i mówimy, ciekawe, co będzie za rok, jaki rodzaj materiałów przyjdzie nam oceniać, bo tak wiele też mediów będzie miało kłopot po prostu z finansowaniem. Czy będzie komu wręczać nagrody? Czy będzie komu, tak, wręczać, bo nagrody? Bo władza się za to bierze. Witam. Czyli też sukces nie jest ostatni. Powiedział mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki, komentator, który kolejny wierzy, nasz gość. Polska nadal pozostanie krajem demokratycznym, mimo że rządzi premier Donald Tusk. Mm. Że rządzi. To jest, dedykuję podopiecznym pani ministry Nowackiej, a to jest cytat z wypowiedzi pana prezydenta, którą uważam za zdanie tygodnia. Daje nadzieję, że mimo wszystkich naruszeń prawa zmiana rządu, która nastąpi, przecież chyba szybko, nastąpi jednak demokratycznie. To porozmawiamy o tym, czy zmiana rządu nastąpi. Także z Andrzejem Potockim, publicystą Tygodnika Sieci. Witaj, Andrzeju. Dzień dobry państwu. Mamy optymistów, widzę, w naszych szeregach. Czyż to musi trzasnąć? Ja to mówiłem, że w jego ustroju to mi SBC mówili, co pan opowiada? Mówiłem, że to walnie wszystko. To jest niemożliwe. Ja pamiętam Gomułkę przecież. To prawda. Jeden z komentatorów portalu polityce.pl napisał: tuskizm nie działa. Wszystko się wali, wszystko się sypie. Widać to także w sprawie obrony naszych granic. Już tu trzeba używać liczby mnogiej. Granica wschodnia pęka, a na granicy zachodniej niemieckie służby podrzucają nam niechcianych już migrantów, a to tylko jeden z wielu problemów. Coraz więcej nielegalnych migrantów na polskich ulicach, a także coraz więcej pytań odnośnie dyrektywy Unii Europejskiej, która weszła w życie 14 maja. W tej dyrektywie zapisane jest, iż uchodźcom, które dany kraj przyjmuje, należy między innymi przyznać darmowy kwaterunek o wysokim standardzie, świadczenia socjalne, pełny i bezpłatny dostęp do opieki medycznej, a także dostęp do rynku pracy. Dziś na ten temat rozmawialiśmy między innymi z politykami Konfederacji, a także Polski 2050. Posłuchajmy. Mieliśmy w ostatnich kilku tygodniach obrazy z granicy na polsko-białoruskiej. Śmierć polskiego żołnierza, zakuwanie w kajdanki polskich żołnierzy przez żandarmerię wojskową na wniosek Straży Granicznej, a ten wniosek jednak był klepnięty przez kogoś w prokuraturze. Dodatkowo mamy sytuację choćby z bodaj Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie zatrzymano jakiegoś prawdopodobnie muzułmanina, który wymachiwał nożem, gdzie mogło dojść do bardzo niebezpiecznej sytuacji. No i takich obrazów, takich sytuacji mamy coraz więcej. Zostawmy to służbom, które takie rzeczy sprawdzają, takie donosy weryfikują i sprawdzają, czy to jest wszystko, na jakiej podstawie to się odbyło, tak? Według jakich przepisów, jakich procedur. Jeżeli strona niemiecka złamała jakieś przepisy, będziemy wyciągać konsekwencje. Natomiast nie będziemy budować polityki na spekulacjach, które się pojawiają w ostatnim czasie w zatrważającej ilości. Dziś także politycy Prawa i Sprawiedliwości byli w komendzie Głównej Straży Granicznej, aby zapytać, ile nielegalnych imigrantów przekroczyło granicę polsko-białoruską. Jeżeli chodzi o właśnie tutaj rząd Donalda Tuska, to jak na razie brak informacji w tej sprawie, a także politycy zarzucają rządowi Donalda Tuska, że nie ma w tym temacie stanowczej reakcji. Zostawmy to służbom, mówiła pani polityczka.
w materiale Moniki Drost, ale nie zostawiamy. Umówmy się, że jednak spróbujemy to podrążyć, pogłębić. Ale jak ona to zaczęła? Powiedziała, jeżeli okaże się, że służby niemieckie działają nielegalnie. Więc ona zakłada, że istnieje prawdopodobieństwo, panie że mecenasie, działają legalnie. Zarzucić Niemcom działanie nielegalne, kto by śmiał? Ale słuchajcie, ale pytanie stawiam bardzo poważne. Czy polskie granice pękają ze wschodu i zachodu? Co się dzieje, że nagle na naszych ulicach widzimy tak wielu ludzi, no, którzy możemy domniemywać są migrantami? Bo mają po prostu zauważalny dla każdego inny kolor skóry. To nie dzieje się tylko Ale też nie pracują, bo była wcześniej migracja taka legalna, gdzie przyjeżdżali do pracy, wyjeżdżali. To nic złego w tym nie ma. Ależ absolutnie. Natomiast mamy państwo demokratyczne, trzymajmy się tego, to po prostu powoduje, że nie można na ulicy zapytać, prawda, osoby, skąd się tu wzięła, na jakiej podstawie po tej ulicy chodzi. Mówię tutaj nawet o policji. Chyba, że skacze po samochodzie. Ale co chciałam powiedzieć? Ja mam czasem wrażenie, jakby już działał jakiś inny pakt migracyjny, który po prostu każe nam przyjmować po prostu osoby z różnych stron i o którym po prostu my jako obywatele mamy nie wiedzieć. Jeżeli mamy informację potwierdzoną przez stronę niemiecką, która mówi, że złapano u nich od stycznia do kwietnia blisko 5000 osób, ale z tego prawie 3500 do Polski cofnięto jako do tego kraju, w którym oni jak teoretycznie znaleźli się wcześniej, no to pytanie brzmi, skąd my to wiemy? Na podstawie czego mamy przyjmować te osoby? Na podstawie czego zostały te osoby stwierdzono, że to jest Polska? Oświadczenia służb niemieckich? Czy tych osób, prawda? I nikt tego w Polsce po prostu nie weryfikuje. Nikt nie pyta, jakimi rodzajami dokumentów, poza dokumentami policji niemieckiej, nie można po prostu tutaj niczego stwierdzić. A jeżeli ktoś zniszczy swój paszport, czy po prostu nie ma niczego, bo zgubił, bo mu go ukradli, jak mówi, no to już w ogóle zostajemy z kłopotem, który jest bardzo po prostu poważnym, bo ani nas stać na utrzymywanie takiej rzeszy ludzi, ani po prostu ze względów bezpieczeństwa nie powinniśmy tego robić. Nigdy Polacy się na coś takiego nie godzili. Panie mecenasie, pana ocena, co się dzieje? Dzieje się to, że od wielu lat zadawaliśmy pytanie, a skąd się w ogóle ten pomysł? Taki sam pomysł zakończył istnienie Cesarstwa Rzymskiego, notabene, z otwarciem wtedy granic. Co się stało, że cała Europa Zachodnia otwiera się na kultury inne. Ja rozumiem, że państwa, które uprawiały politykę kolonialną, że teraz mają do spłacenia dług w stosunku do tych państw, które cię mierzyły. Tak uznały. Ale przecież my poza oczekiwaniem kolonii na Madagaskarze nie mieliśmy żadnych tego typu aspiracji. Dlaczego w takim razie? Czy w duchu chrześcijańskim miłosierdzia? Proszę, to niech ktoś powie, że miłosierdzie chrześcijańskie, tylko niech mi nie atakuje biskupów i krzyży nie zdejmuje, prawda? No bo albo, albo. Ale jeszcze tylko wejdę panu w słowo, to w duchu tego miłosierdzia chrześcijańskiego lepiej pomagać tam na miejscu. Lepiej po prostu tym ludziom pozwolić godnie żyć i w ich krajach, w ich kulturze, nie zamykając się przed nimi. Dokładnie tak. Natomiast ja niestety już mogę się odwołać do pamięci wczesnej młodości. Takie były pomysły, że kukurydza wszystko zastąpi i zniesie cały głód. Wszystkie komunistyczne pomysły naprawiania świata kończyły się zawsze tragedią. Zawsze tragedią. I ja się boję, i mówię to publicznie, że skończy się dokładnie to tym samym, co z Cesarstwem Rzymskim i upadkiem jakiejś cywilizacji, bo tak się musi stać. Andrzej, ten, kto nie pyta o to, dlaczego to się tak dzieje, prawda, ten będzie winny temu. Dlaczego, panie mecenasie, to dał odpowiedź również w starożytności niejaki Cycero, który powiedział, że imperia w fazie schyłkowej mają tendencję do szalonych pomysłów. Bardzo, bardzo daleko w tej dyskusji poszliśmy, natomiast ja mam takie pytanie. Co się dzieje od pół roku, czy od kilku miesięcy, że nagle mamy tylu migrantów w Polsce? To jest pytanie, które ja słyszę od ludzi, którzy mnie zaczepiają, którzy chcą, żeby media na to pytanie odpowiedziały.
presja ze wschodu była, presja z zachodu była, tu się nic nie zmieniło. Pakt migracyjny, to prawda, że ten rząd podpisał, ale on jeszcze nie wszedł w życie. Dlaczego nagle mamy tylu migrantów, Andrzeju? Ktoś granicę poddał? Jeśli chodzi o granicę z Białorusią, to na pewno przy tej postawie wojska, które jest blokowane przez prokuraturę, no przez tych po prostu pożytecznych idiotów rządu, którzy w ten sposób grają na w orkiestrze Putina. Czyli co, wojsko jest zdemoralizowane, czy utraciło morale? Napływają sygnały z granicy, że żołnierze po prostu boją się używać broni. Ja nie będę mówił teraz po nazwiskach, ale bezpośrednio słyszałem, że lepiej jest po prostu nie strzelać niż strzelać, bowiem za każdy zgubiony, to niby to było zawsze i to taka po prostu bezsensowna procedura, za każdy zgubiony nabój to masz po prostu cały dzień, przyjeżdża dwóch żandarmów, pisują protokoły. Ja już nie mówię o tym, że dany żołnierz musi się tłumaczyć dokładnie i wyjaśniać, dlaczego strzelił w powietrze. Portal w Polityce.pl opublikował taki list od żołnierza, który służył w tym pasie granicznym, i on opisuje tam, w jaki sposób przebiegają szkolenia prawne, panie mecenasie, przed wyjazdem na granicę. Wniosek tam jest taki: broni właściwie nie używacie. Dla postrachu, dla niczego nie używacie, czyli jesteście bezbronni. W związku z tym to jest numer jeden, dlaczego ta granica jest mniej szczelna niż była za czasów poprzedniego rządu. I druga sprawa, napływ, tak zwana readmisja, jak oni to ładnie nazywają. Ja tylko mam pytanie jedno. Skoro readmisja obowiązuje w stronę z Niemiec do Polski, czyli wjeżdżają sobie tutaj, Deutsche Polizei wjeżdża sobie tutaj jak... do knajpy, jak do knajpy po 22 sobie wjeżdżają tutaj, nikt ich nie zatrzymuje, zostawiają rodzinę z kotem, chyba tym samym kotem, który tam ciągnęli go z Afganistanu. I teraz co dalej? To przecież łatwo to można sprawdzić. Skąd oni się wzięli w Polsce, skoro to jest readmisja? Czyli cofają do kraju, z którego przyszli. W Polsce wzięli się, albo przeszli przez Słowację, albo przeszli przez mur w sposób jedno i drugie, prawdopodobnie w sposób nielegalny. W związku z tym mamy takie samo prawo do readmisji jak Niemcy, jeżeli mówimy już o tym. W związku z tym nie można tej całej rodzinki z kotem razem zawieźć na granicę białoruską, otworzyć furtkę i do widzenia. To było nieludzkie. Ja mam właśnie taką teorię, że po trzech wyborach ostatnich okazało się, że rząd, który jest wybrany w demokratycznej procedurze, ale nie jest reprezentacją całego narodu, zorientował się, że zmiany cywilizacyjne i kulturowe przechodzą koło nosa. Ma nie być o bitwie pod Grunwaldem, a proszę, nie będzie się uczyło naszych dzieci o bitwie pod Grunwaldem. Mamy wpuszczać każdego, legalnego czy nie, no to wpuszczamy. Agnieszka Holland poparła. Posłuchajmy, bo to dobrze myślę, uzupełni naszą debatę wypowiedź pana Tomasza Siemoniaka, szefa MSWiA, o tych właśnie readmisjach z Niemiec. Tam jest jedna zaskakująca sprawa, zaraz spróbujemy ją rozwikłać. Informowaliśmy na ten temat, obowiązuje z Niemcami umowa o readmisji i jeśli chodzi o osoby, które zostaną zatrzymane na terenie Niemiec, a mają polskie dokumenty, bo na przykład przekroczyły nielegalnie granicę z Polską, takie osoby są przekazywane stronie polskiej i tu te liczby takie same były w zeszłym roku za poprzedniego rządu. To wszystko jest w ramach procedur. Doszło do incydentu w ostatnich dniach, gdy niemieccy policjanci przewieźli 5-osobową rodzinę. Strona niemiecka po naszym ostrym proteście, też na szczeblu premiera Tuska, który rozmawiał na ten temat z kanclerzem Scholzem, wyraziła ubolewanie i przekazała przeprosiny. No i tak, jeżeli to są nielegalni migranci, to skąd mają dokumenty? No właśnie, to jest dobre pytanie. Chyba że to są ci, którzy byli w tych ośrodkach, tam otrzymali jakieś dokumenty, ale to... Kicha blada. Nie tak. Nie wierzę. Nie, dlaczego? Dlatego, że w przypadku każdego takiego nachodźcy, czy w tym przypadku akurat to rzeczywiście chodzi o uchodźców, rozpatrywany jest, jak złoży podanie o azyl, jego sprawa jest rozpatrywana w urzędzie i to trwa
powiedzmy sobie pół roku, w Niemczech to mniej więcej około pół roku trwało, teraz nie wiem dokładnie. W każdym razie, jeżeli ta osoba, tej osobie zostanie przyznany azyl, to znaczy w kraju, z którego on pochodzi, no boi się tam wrócić i ma rację, bo czeka go tam wyrok i tak dalej, to wtedy, ale tych azylantów jest na palcach u jednej ręki, można policzyć, to wtedy ten człowiek nabiera prawa do podróżowania po całej Europie, mając w Polsce otrzymany azyl, i po całym świecie. Tak samo jak Polacy w czasach komuny jeździli na zachód i prosili o azyl i dostawali azyl, ponieważ w Polsce była komuna, w związku z tym po otrzymaniu karty stałego pobytu i azylu mogli podróżować. Czy reakcja polskiego premiera, który zapowiedział, że porozmawia z kanclerzem Scholzem, twierdzi, że taka rozmowa odbyła się w kuluarach szczytu Unii Europejskiej, ale nie mamy notatek, nie mamy oficjalnego stanowiska. Czy to była reakcja właściwa? I ba, dalej, niemiecka prasa pisze, że proceder jest kontynuowany. Więc czy polski rząd tutaj odpowiednio zareagował na dość bezczelną próbę, no też, no, naruszenia dobrosąsiedzkich relacji, bo chyba tak można to odebrać, pani doktor Hajdasz? No absolutnie tak, to znaczy dla mnie ta reakcja jest, to nazwanie jej niewłaściwą, to jest bardzo delikatne określenie, bo tak naprawdę cała ta sytuacja pokazuje nam jedno, tutaj nic nie jest transparentne, tutaj wyszarpujemy jakby od rządzących jakiekolwiek informacje na temat po prostu tego, co tak naprawdę się dzieje, a wystarczy przejechać się przez miasteczka i miasta na zachodniej Polsce, gdzie mieszkam, bo mówię tu o tym moim Poznaniu, ale mówię też o Gnieźnie, gdzie byłam ostatnio, i w innych miastach. Po prostu tam kiedyś nie było osób tak wielu, no po prostu innej karnacji, innej, no widocznej po prostu, różniących się po prostu fizycznie wyglądem, jak dzisiaj. Skąd nagle taka zmiana? Skąd raptem co? Turyści przyjechali? Skąd oni się po prostu biorą? My po prostu nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje, i moim zdaniem ten brak zaufania ze strony zwykłych ludzi jest jak najbardziej uzasadniony. Reakcja absolutnie niewłaściwa. Z czym jest nieoficjalna rozmowa, przeprosiny? Wolałabym, powiem szczerze, dokument, którym by pokazano, co się z tą rodziną z Afganistanu stało, czyli czy oni jednak znaleźli na terenie Polski domniemanie miejsce pobytu, czy też zostali... są w Polsce, bo byli właśnie o to pytani przedstawiciele, śledziłem tutaj te wypowiedzi przedstawiciele koalicji rządowej, i wszyscy mówią, no to pytać władzę, ale myślę, że gdyby władza miała dokument, że ich zawrócono, to by nam go pokazała. I pani mecenasie, jeszcze jedno pytanie, no czy ci migranci nie są jakimś skarbem? No dlaczego Niemcy już ich nie chcą? Co się stało? No przecież to podobno ubogaca, to w czym problem? Może nie tacy, daliśmy prawo wyboru, sobie wybiorą takich, innych wyrzucą, bo absurd się zaczyna od tego, że premier musi rozmawiać o tym, że niemiecki radiowóz wjechał na polskie terytorium z obcymi obywatelami, zamiast mieć przekonanie, że pierwszy dowódca tam drużyny czy na granicy kogoś takiego złapie i wylegitymuje i przekaże sprawę do sądu. Są odpowiednie procedury, bardzo łatwe do przeprowadzenia. Jeżeli może by tak jeżeli na policjantów niemieckich, jak jeżeli naruszy, to mogą do Polski wjeżdżać, jest to możliwe. Ale tak, tylko trzeba chcieć. To nasi co prawda ukradli kiedyś karawany ze zwłokami niemieckimi i dojechali aż pod Poznań, notabene zabierając samochody, a zostawiając dawne psa. Dzieje, pani, ale to było złodziejstwo, o którym mówiono przez dłuższy czas, zakładając, że jest to działanie nielegalne. Natomiast tu premier mi opowiada, że on będzie z kanclerzem wymieniał poglądy. To znaczy, albo on nie panuje nad tymi służbami, to jest pierwsze i wysoce prawdopodobne, albo nie hamuje ich w wykonywaniu, obowiązków. No bo posłuchajmy innego przedstawiciela władzy, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, z bardzo dziwnym apelem. Tutaj wiele osób naprawdę jest zszokowanych taką postawą człowieka, który współodpowiada za polskie bezpieczeństwo. Chcę zwrócić do tych wszystkich aktywistów działających na granicy, żeby zastanawiali się zawsze, co robią. Pomoc dla drugiego człowieka, ja wszystko rozumiem. Jestem lekarzem, mam dużą wrażliwość. Ale wskazywanie miejsca, gdzie nie ma polskich żołnierzy, idźcie w tamtą stronę, czy takie komunikowanie się wzajemne i udzielanie jakichś wskazówek, informacji, gdzie łatwiej będzie, jeżeli
takie informacje weryfikujemy teraz, sprawdzamy, ale jeżeli one są prawdziwe, to bardzo proszę o zawrócenie z tej drogi. To czyli jest po prostu niebezpieczne. Uważa pan, że ci, którzy pomagają migrantom, to są ludzie, którzy szkodzą Polsce? Oddzielmy pomoc humanitarną od pomocy w przekraczaniu granicy. Chyba lekka schizofrenia, bo jeśli ci ludzie takie rzeczy robią, to dlaczego mają przepustki do umożliwiające przebywanie w strefie przygranicznej? Nawet nie to. To też oczywiście. Tylko dlaczego minister obrony narodowej prosi praktycznie przestępców o to, żeby nie popełniali przestępstwa? Szkoda, że się nie zwrócił również z apelem do bandytów, do złodziei, żeby zaprzestali swojego procederu. Bo się skończyło państwo opresyjne. Aha, dobrze. I teraz mamy tak, teraz uśmiechniętą Polskę, jeżeli organizacje, pozwól dokończyć. Jeżeli organizacje pozarządowe wysyłają tam na granicę ludzi i oni namawiają ich do tego, co powiedział minister obrony narodowej, czyli wskazują miejsca, gdzie są luki w posterunkach Straży Granicznej oraz jeszcze odbierają od nich dokumenty, bo specjalnie biorą od nich dokumenty, żeby władze miały kłopot z identyfikacją, bo wtedy może zostać, nie zostanie, może wyrzucony. No taka kombinacja tych, to są po prostu, to jest przestępstwo. A dokładnie jest to tak zwane w prawie, to pan mecenas mnie tutaj powinien poprzeć, tak zwane pomocnictwo. Ale pomocnictwo jest zupełnie inne. Karane... Z kim się liczy nasz rząd? Bo ja postawię tezę, że tajnym wicekanclerzem jest Agnieszka Holland, która co kilka dni się odzywa i pogania premiera, wpuszcza, że on tu tak za mało wpuszcza tych imigrantów. Przecież proszę państwa, to nie jest sprawa rządu tylko, to jest sprawa takiej atmosfery od kilku lat. Pani Joanna z Krakowa zawiadomiła cały świat, że dokonuje aborcji i za chwilę popełni samobójstwo. W związku z tym lekarka dzwoni i zawiadamia policję. I kto ma w wyniku tego kłopoty? Lekarka. Policjanci i lekarka. To znaczy, że środowisko popierające panią Joannę i zapraszające ją do Sejmu, prawda, miało wpływ na tamtą władzę, tak jak teraz pan premier Kosiniak-Kamysz liczy się z tymi środowiskami, które uważają, że tam matki i dzieci i nielegalni, ale przecież ludzie i trzeba ich przyjąć, jednocześnie walcząc z kościołem, z religią, ze wszystkimi po drodze. To jest pytanie, kto rządzi w Polsce tak naprawdę. Ale to jest celowe, to co rząd robi w sprawie imigrantów. To jest przymykanie oka na wpuszczanie coraz większej ilości. I ma się naród do tego przyzwyczajać. Dlaczego ci kolorowi imigranci siedzieli tydzień na przystanku w Czerlące? W jakiejś tam wiosce pod Białowieżą siedzi kilku imigrantów. Włączam telewizor i kogo słyszę? Słyszę panią polityk, która twierdzi, że to są prawdopodobnie kibice piłkarskie, czyli to, z czego inżynierowie, lekarze, to, z czego my się śmiejemy, to oni to narodowi wmawiają na poważnie. Gdzie ja żyję? Żyjesz w kraju, w którym we Wrocławiu na przykład idziesz sobie przez miasto i tam na przystanku taka wystawa. Widzimy gołego, nagiego mężczyznę, w tle mundur wojskowy, on pochylony w takiej pokornej postawie przed starszą panią i podpis: zdejmij mundur, przeproś matkę. To jest to hasło na ramieniu. Straż Graniczna. No mundur, tak, żołnierz, strażnik graniczny. Pani doktor, to chyba też ma wpływ na to morale obrońców granic. To jest jakiś demontaż naszych zdolności obronnych od środka. Bardzo niedobra rzecz. Można tylko ubolewać, że tego typu przekazy w tak trudnej sytuacji międzynarodowej, w jakiej w tej chwili się znajdujemy, po prostu w ogóle mają miejsce, że właśnie budowanie jakiegokolwiek poczucia winy zamiast po prostu wdzięczności za to, że ktoś poświęca się na granicy i jednak ryzykuje, bo każdy, kto po prostu trochę poświęcił czasu na to, żeby pooglądać, posprawdzać, jakie są relacje z tych granic raz po raz, jakie pojawiają się filmy, jakie realne tam
tam zdarzenia w ciągu ostatnich 3 lat miały miejsce, no to po prostu widzi dokładnie, że to nie jest fikcyjne, wydumowane jakieś niebezpieczeństwo. Ale ci strażnicy i ci żołnierze żyją przecież w naszej przestrzeni, w tej samej przestrzeni dokładnie. Społecznej. No. I kiedyś były koncerty Murem za polskim mundurem, a dzisiaj są takie wystawy. Ale ja miałem sprawę. 4 policjantów zostało oskarżonych przez chłopaka, że go pobili w komendzie. I było to oczywiście nieprawdą. Idę do ich szefa, komendanta, i mówię, niech pan ich nie wyrzuca ze służby. My w tym procesie przedstawimy sądowi. Na co komendant mówi, ile czasu pan potrzebuje? Ja nic nie potrzebuję. Myślałem, że pan potrzebuje bronić swoich funkcjonariuszy. Wygraliśmy tę sprawę, zostali uniewinnieni i ostatnią osobą, która kiwnęła mi na pożegnanie głową, był ten komendant. Strasznie to jeżeli w tym duchu my funkcjonujemy i to jest także przejściowe, to panie mecenasie, to my podziękujemy. No nie wiem, że dziękujemy, panie mecenasie. Wielki zasług. Proszę państwa, kolejna zagadka. Tak jest. Kolejna zagadka, co się dzieje z pieniędzmi, nie ma pieniędzy. Deficyt budżetowy, media biją na alarm, a Komisja Europejska wciągnęła Polskę na listę krajów, które mają rzekomo nadmierny deficyt budżetowy, muszą dokonać radykalnych cięć. I tutaj pensje, wiek pensje w dół, emerytury w dół, wiek emerytalny w górę. Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, komentuje to tak. Wprowadziła Unia Europejska procedurę nadmiernego deficytu za pierwszego Tuska. Skończyło się to podwyżką VAT-u do 23%. Skończyło się to zamrożeniem podwyżek w budżetówce. Pamiętamy, przez lata tych podwyżek nie było. I skończyło się czym? Podniesieniem wieku emerytalnego. A więc teraz już mamy zapowiedź takich działań, bo 14. emerytura nie będzie wypłacona w takiej wysokości, w jakiej powinna być wypłacona. Jeżeli chodzi o deficyt budżetowy, to za pierwszych 5 miesięcy tego roku wynosi on 53 miliardy złotych. W ubiegłym roku za pierwszych 5 miesięcy wynosił niespełna 21 miliardów złotych. A więc po prostu Donald Tusk źle rządzi, nie chce rządzić prorozwojowo. Premier, były premier Mateusz Morawiecki próbuje tutaj wskazać rządzącym, co się złego dzieje. Bardzo ciekawa analiza, którą zamieścił w mediach społecznościowych, wskazuje na to, że spora część deficytu to są wydatki zbrojeniowe i tutaj rzekomo wpływowa ekipa Tuska powinna w tej sprawie lobbować w Komisji Europejskiej, żeby te wydatki były wyłączone z tego deficytu. No i coś, co chyba nas najbardziej powinno niepokoić, dramatyczny spadek wpływów z podatku VAT. Czy mafie VAT-owskie znowu sobie szaleją? Premier Jarosław Kaczyński, pan prezes, miał takie spotkanie z dziennikarzami, gdzie powiedział, że w jego ocenie dla części środowisk takich właśnie gdzieś na pograniczu prawa i bezprawia, sam fakt, że nie rządzi już Prawo i Sprawiedliwość, jest sygnałem, że można kraść i że to się właśnie w tej chwili dzieje. No w każdym razie sytuacja bardzo niepokojąca. Słuchajcie, no 8 lat rządów PiS-u, gigantyczne wydatki, tarcze, prawda, chroniące przedsiębiorców, pandemia, wydatki zbrojeniowe. I komisja nie była w stanie, nie lubiąca Polski komisja wtedy, i nie była w stanie się zbliżyć do nas. A teraz pyk, mafia cięcia. To jest do wyobrażenia. To jest, ja znam procesy i wiem, tak, jak to łatwo stosunkowo było uchwycić, tylko trudno było skończyć procesy. A jak ja powiem tak, jak się okazało, że kiwa się rząd w poparciu dla CPK. Na początku premier mówi nie, ale widzi, że ludzie chcą, no to mięknie. Energetyka jądrowa, i nagle jest uruchamiany mechanizm z zewnątrz, przy którym inwestowanie w port lotniczy, w elektrownię jądrową jest nie do pomyślenia. Żadna mafia VAT-owska takiej szkody i takiego wpływu nie ma na budżet państwa, jak ktoś z zewnątrz, który mówi, co? No przecież miało nie być portu. Nie będzie też elektrowni atomowej, którą miał zbudować konsorcjum pana Zygmunta Solorza z Koreańczykami, z KHNP. No, nie będzie nie będzie małych SMR-ów, tak, i innych tego typu, i też tych dla KGHM. A jakby jeszcze portów ktoś miał wątpliwości, to każdemu, któremu Polakom się udało, to pasuje, słuchajcie, to Polakom się to podoba. Polakom się podoba hamowanie rozwoju Polski, dziura budżetowa, na początek mniejsza 14, pewnie za rok żadna. Na pewno. Część nie. Polaków. I na pewno. Pani doktor.
Ja tylko jedno zdanie, to znaczy proszę na pewno się nie podoba, natomiast czy do nich ta wiedza dociera, wątpię. Po prostu niestety mamy jakiś rodzaj, część społeczeństwa wpadła w jakiś marazm i apatię i po prostu też już tak naprawdę nie reaguje na tego typu sygnały. Na pewno też się boi, bo czym jest, co jest niebezpiecznego jeszcze w tej procedurze? Oczywiście też te wszystkie wydatki socjalne są bardzo zagrożone, bo tak naprawdę już się pojawiły komentarze w mediach mainstreamowych pod tytułem, że jednak rozdawnictwo pod tytułem, to nie są moje słowa, 800+, tak, nie, po prostu doprowadza do tego, że właśnie mamy uruchomioną tą procedurę przez Komisję Europejską, bo nadmierny deficyt budżetowy to jest ogromnie niebezpieczne, dlatego że to pozwala znaleźć uzasadnienie do zabrania ludziom tych pieniążków, które nie są przecież tak wielkie po inflacji, a po prostu im się naprawdę należą, są niezbędne. Więc dlatego ten mechanizm jest tego dyscyplinowania Polski, no szalenie niebezpieczny po prostu. A co się może podobać? Jest taka metoda, ale jakby się temu przyjrzeć. Komu się tylko udało, ten dostaje po łapach. Obajtek stworzył wielki koncern, do którego wszyscy jeździli, mając poczucie, że jest narodowy. Solorz chciał włożyć własne pieniądze w energetykę jądrową i przez sporo ryzykował więcej niż państwo. Po łapach. Komunikat 7,5 miliarda złotych szefowa mniej zysków spółek Skarbu Państwa rok do roku. Osoba niezwykłej wiedzy. Pierwszy obiekt ataku w tej chwili. To jest jakiś taki prezes Glepiński. Złoto. To jest jakaś dziwna waluta, metoda, która się podoba tłuszczy czasami. Czy to jest, że kto wyjdzie wyżej, tego ściągnie. Bo może, jak mówi prezes Jarosław Kaczyński, to jest partia zewnętrzna, która stworzyła rząd zewnętrzny. Może tak być. Tego nie w tym sensie, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w Polsce z Berlina, to się dzieje okej, to znaczy tak zgodnie z ich interesem. Jest, jak patrzymy z Warszawy, to się dzieje nie okej. No i pytanie, kto siedzi w fotelu polskiego premiera, czy ten, kto myśli interesem polskim, czy innym. I zawsze trzeba się pytać w takich sytuacjach, cui bono, kto z tego korzysta? No i odpowiedź tam jest. Kto korzysta, słuchajcie, i podejrzanych spraw jest więcej i będziecie zaraz, państwo i nasi widzowie i słuchacze, zdziwieni, jak bardzo zaskakująca jest lista spraw podejrzanych dla tej władzy. Chłopi będą we fragmentach. Pan Tadeusz będzie we fragmentach, dlatego że uważam, że to jest kanon literatury i o to też prosiłam, żeby poloniści, którzy współtworzyli ten program, żeby też uwzględnili nie tylko ich dzisiejsze podejście, że tego nie, ktoś ma zastrzeżenia. Masę zastrzeżeń na przykład słyszałam do Balladyny. I wie pan, jaki jest efekt? Jest w lekturach obowiązkowych. A można się zachwycić książką, dziełem, panem Tadeuszem, czytając go we fragmentach? Można się zachwycić i proszę mi powiedzieć, tak, ale tak z ręką na sercu, panie redaktorze. I pan przeczytał całego pana Tadeusza. Przeczytałem pana Tadeusza. Ja też przeczytałam całego pana Tadeusza, a jak pytamy dzisiaj młodzież szkolną, czy przeczytali, to jak oni widzą grubość książki i czytają język, który dla nich jest jeszcze bardziej archaiczny, to odrzucają w całości. A ja chcę, żeby oni w kawałkach poznali, a jak poznają w kawałkach, to pewno się zaciekawią. Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej. Mnie, i to miałem na myśli wprowadzając ten materiał, mnie zaszokowały te zastrzeżenia wobec Balladyny. To naprawdę złowieszczo zabrzmiało, słuchajcie. Zastrzeżenia, no jakaś taka, nie wiem, no znowu, no nie brzmiąca z miłością do Polski do postawa, prawda? No, tak. To jakby ten nasz kanon literatury polskiej był wrogiem. Był wrogiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. No, to jest pytanie. Pani doktor, ja zaczęłam, ja przepraszam, tak. ale chcę powiedzieć, że to jest po prostu tak szokujące słowa, tak niemądre. I mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Jako matka dorosłych córek, babcia, wnuków, które za chwilę będą rozpoczynać edukację, więc bardzo mi to leży na sercu. Mówią, oni nie chcą tego czytać. A kto kiedykolwiek będzie chciał, nie wiem, jeść lekarstwo, któremu nie smakuje? Czy będzie po prostu podporządkowywał się pewnym zasadom, za które potem w wieku dorosłym będzie rodzicom czy wychowawcom dziękował? To jest normalny proces, że młody człowiek do pewnych rzeczy musi dojrzeć. Albo być przemuszonym. W taki pozytywny, bym powiedziała, sposób. Obowiązkiem szkolnym. Jeżeli nie spotka się po prostu z lekturą, to jej może nigdy nie poznać. Mało tego, nie pozna sposobu,
sposobu jej odczytania nie będzie nic z tego rozumiał, tak jak po prostu będzie pan, będziemy rozmawiać z kimś, kto mówi o koronkach, że to same dziury w materiale, to co tam zachwyca, a my jak znamy i wiemy, na czym polega kunszt, to po prostu potrafimy to docenić. I jest czymś naprawdę wyjątkowo niebezpiecznym, wyjątkowo groźnym dla wszystkich nas, po prostu kiedy dzieciom się odbiera lekcje, prace domowe, kiedy po prostu szkoła ma równać w dół, czyli do osób, które jakieś mają deficyty, będziemy na ich poziomie po prostu dzisiaj edukować. Ja szanuję ale każdego, ale po prostu jeszcze, to jest wielkie jeden niebezpieczeństwo. Element, dzisiaj polska szkoła naprawdę daje szansę każdemu uczniowi, nawet z biednej rodziny, w biednym tak rejonie. Postać po prostu... Ponieważ rzeczywiście wymaga od wszystkich. To, co proponuje pani Barbara Nowacka, będzie miało taki skutek, że ta młodzież z bogatszych domów dostanie korepetycje, prywatne lekcje, albo pójdzie do prywatnych szkół i ona sobie ścieżkę edukacyjną dalej otworzy. Natomiast ci biedniejsi będą wykluczeni. Panie mecenasie, tak z ręką na sercu, przeczytał pan całego pana Tadeusza? Oczywiście. I ostatnio cytowałem mowę sędziego o grzeczności, adresując to do przedstawicieli władzy, która jest chamska bardzo często w zachowaniu do obywateli. Jak mi jeden z posłów komisji śledczej powiada, że to jest paratrybunał, którego postanowienie mnie nie będzie obchodzić, to ja to mówię właśnie, cytuję sędziego z pierwszej księgi, nie tam ostatniej. Krótki wtręt. Trybunał... I nagle słyszę, co pan te jakieś wierszyki tu opowiada. Trybunał Konstytucyjny, panie mecenasie, uznał, że ustawy przyjmowane przez Sejm, z którego wykluczono, zdaniem Trybunału, bezprawnie posłów Wąsika i Kamińskiego, są no, obarczone wadą prawną, są nieważne, to poważna sprawa. Jestem strasznie dumny z tego orzeczenia, bo ja to mówiłem w styczniu, że jest nie do pojęcia sytuacja, w którą się wpędza marszałek Sejmu, którego obwieszczenie o próżnieniu mandatów poselskich uchyla Sąd Najwyższy, a on im zabiera przepustki. To dzicz jest, prawdę powiedziawszy, to... bardziej cywilizowana. I teraz ja powiem jedno. Wróćmy do tych chłopów. Który fragment z chłopów pani Nowacka wymyśli? Czy ten, jak Borynę leżał na ławie już całkiem wyrychtowany, jeno po jambrożowej brzytwie, dwa ślady mu na policzku zostały, ale po tym, jak siał własną ziemię, ślepo do niej przywiązany. Plan jest taki, bo to jest że młody... obraz. Czy baby, które poszły plan do aresztu, taki... wyzwalać chłopów, plan... którzy plądrowali las. Który wybierze, plan to jest taki będzie że, plan jest taki, że młodzież przeczyta fragment, zaduma się dlaczego i przeczyta cały. Ale to jest... Głupotę jakiś opowiada. To jest minister edukacji narodowej ta kobieta? Czy to jest jakaś pomyłka w ogóle? Ta pani wprowadza to, co mówiłeś. Ideologiczny program zrobienia z 90% narodu przygłupów, którzy będą posłusznie chodzić do pracy, którzy nie będą kombinowali, którzy będą podatni na rządową propagandę. I o to chodzi, bo podobny styl był wprowadzany w latach 60., 70. na Zachodzie. I ona w swojej takiej, tej rozbuchanej elokwencji, ona proponuje teraz właśnie ten cały program tutaj zaserwować naszej młodzieży. Przecież już zabrała Jarosława Marka Rynkiewicza lektury, wycofane zostały. O tym wybitnym poecie, literaturoznawcy, historyku literatury, niejaki Rynkiewicz. Niejaki. A wszystko niejaki przecież Rynkiewicz. Można w smartfonie sprawdzić. Po co to się uczyć w szkole, prawda? Panie, w ogóle takich nie używajmy argumentów, bo żeby smartfon używać, trzeba wiedzieć, co w tą wyszukiwarkę wpisać i po prostu nawet nie kolportujmy po prostu jedno nie wyklucza drugiego, wiedzę trzeba mieć w głowie. Dyrektora szkoły podstawowej, który to powiedział publicznie. Byłem bardzo dumny z tego, w Republice to było, w jakimś rannym programie. Szedłem do pracy, ja stanąłem i słuchałem tego człowieka, nie pamiętam jego nazwiska, nie wiem skąd on jest, ale mówił, że to jest przykład dopiero ogłupiania młodych ludzi w przekonaniu, że oni sobie znajdą, co zechcą w smartfonie. Idę do sądu i pytają mnie, słyszałeś, co ten człowiek powiedział?
powiedział. Czyli ale to jest problem dla ludzi, ale o którym myślę, trzeba że to rozmawiać. Jak najbardziej, to znaczy tylko my musimy wiedzieć jedno, że jeżeli wykluczymy pewne sposoby edukowania, pewne sposoby socjalizacji młodych ludzi, to nie da się tego cofnąć. Po prostu nie będzie można wrócić po prostu do szkoły. Młodzież po prostu będzie czytała książki w zależności od grubości. Spojrzę, jak gruba, to rzucam. Chyba, jak chuda, że, ale to już umówmy się na kolejną debatę. Dwoje ludzi w rządzie jest o podobnym poziomie intelektualnym. Jeden to jest wiceminister rolnictwa Kołodziejczak, a druga to jest pani Barbara Nowacka. Są też takie teorie, że szkoła... Są też teorie, że szkoła musi tak zanurkować nisko, jeśli chodzi o poziom, żeby każdy migrant, nawet z Afryki, był w stanie wejść w ten system edukacyjny i to jest przygotowanie pod to. Dziękuję bardzo. Doktor Joanna Hajtasz, Marek Markiewicz, Andrzej Potocki, Michał Karnowski. Pozdrawiam stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Wija w Rzeszowie. Do usłyszenia, do zobaczenia, miłej soboty, miłej niedzieli. Dziękujemy.